radia, plus najlepiej wspominam atmosferę, jaka tam panowała, bo nie da się ukryć, że miejsce, w którym się pracuje, jest dość istotne, spędzamy tam dużo czasu i to, z kim pracujemy, ma bardzo duży wpływ na to, jak pracujemy. I ja jestem typem osoby, która z reguły gdzieś tam nie integruje się specjalnie z ludźmi, praca to praca, a życie prywatne to inna sprawa, ale w Radiu Plus akurat był taki miks fajnych ludzi, że ja z przyjemnością tam jeździłam. Nawet jak chodziłam na te poranki, musiałam w środku nocy wstawać, autobusem dojeżdżać, bo własnego środka transportu wtedy nie posiadałam, to mimo wszystko ja jechałam tam z przyjemnością, bo wiedziałam, że były fajni ludzie, że będzie fajny klimat, że dobrze mi się będzie pracować, niezależnie od tego, w jakim miejscu byliśmy, bo ja zdążyłam pracować w dwóch miejscach, gdzie swoją siedzibę miało Radio Plus. Było równie fantastycznie, bo na cały ten klimat wpływali przede wszystkim ludzie. Kochane Radio Plus, z okazji 20 urodzin jesteście bardzo młodą stacją. Boże, jeszcze co najmniej drugie tyle przed wami. 40, 60, tam jeszcze pożyjecie trochę. Życzę wam, czego wy sobie życzycie, czyli przede wszystkim fajnego klimatu, milionowej widowni, chciałam powiedzieć, ale to nie telewizja. Miliona słuchaczy, którzy będą wam oddani i będą z wami przez 24 godziny na dobę. Fantastycznych odbiorców, fantastycznych pracowników, fantastycznej atmosfery, no i nie poddawajcie się, bo ja wiem, że na tym rynku mediowym to jest ciężko i ciężko się przebić, ale trzymam za was kciuki i będę wam także towarzyszyć.